Witajcie! W dzisiejszym odcinku powrócimy do świata Transformers i przyjrzymy się kolejnej figurce z linii Earthrise. Figurce dość szczególnej, albowiem jest to pierwsze od lat 80. oficjalne wydanie tej konkretnej postaci na własnym, oryginalnym moldzie, nie będącym reworkiem czy rekolorem. Przed Wami Earthrise Double Dealer. Ów cybertronianin nie jest związany jednoznacznie ani z Autobotami, ani Decepticonami. Jest to najemnik, płatny cyngiel, ceniący sobie niezależność i forsę. Przez długi czas była to postać jedynie komiksowa, aż do ubiegłego roku, kiedy to pojawił się w drugim rozdziale nowej animowanej serii Transformers wyprodukowanej dla platformy Netflix. Również i tam dowodził grupą najemników. Postać bardzo słabo reprezentowana w plastiku, oryginalna oldschoolowa figurka z 1988 roku długo nie dostała update'u, aż do 2014, kiedy Double Dealer został wydany jako remold Generations Blitzwinga. To jednak stanowczo nie było jeszcze to, nie uchwyciło to ducha postaci. Ale oto pojawia się wersja Earthrise, całkowicie nowa figurka, będąca prawilnie jednocześnie Triple Changerem i Power Masterem, tak jak oryginał. Pierwszym trybem alternatywnym Double Dealera jest wojskowa ciężarówka taszcząca na sobie masę uzbrojenia, w tym masywną rakietę. Charakterystyczny pojazd wyróżniający się stanowczo na tle tych wszystkich sportowych aut, ciężarówek czy czołgów. Bardzo mocno nawiązuje do trybu pojazdu figurki z generacji pierwszej. Jest dość masywna, Double Dealer został wydany w klasie Leader, choć filozofia stojąca za tą klasą rozmiarową stanowczo zmieniła się w ostatnich latach. Kiedyś to były po prostu duże, około 30-centymetrowe figurki, obecnie to bardziej fiksy klasy Voyager, posiadające najczęściej duże, pojedyncze akcesoria lub kilka mniejszych. Double Dealer należy do takich właśnie jegomości obładowanych sprzętem. Szczegóły pamiętane z figurki G1, tam oddane z pomocą naklejek, tutaj są precyzyjnie namalowane. Pojazd posiada masywny front z kabiną kierowcy, przeszkloną na czerwono i rozmiary każą podejrzewać, że gdyby to był realnie istniejący pojazd, mielibyśmy do czynienia z prawdziwym kolosem. Koła wydają się za to trochę małe, ich średnica mogłaby być odrobinę większa. Nie podoba mi się też ta wielka szpara od frontu. Wynika ona z transformacji, no w tym miejscu zamaskowano kolana robota, więc no wiadomo, że muszą one mieć jakąś przestrzeń do zginania. Się. Ale i tak uważam, że można by to było zamaskować lepiej. Z tyłu mamy sporo szczegółów wymodelowanych, jakichś karatek i płyt pancerza. Widać też kolejne sztuki uzbrojenia, które tacha nasz najemnik. Wizualnie dominuje tutaj oczywiście rakieta przytroczona do dachu. Z tyłu na czarnych nadbudówkach umieszcza się takie dwie mini wyrzutnie rakiet. Jest to akcesorium wykorzystujące porty 5mm, jak zresztą wszystkie pozostałe. Druga rzecz, którą instrukcja nakazuje umieścić odrobinę wyżej, to tak jakby, nie wiem, radar, sensor. Interpretuje to jako jakieś urządzenie namierzające w każdym razie. No taka czarno-szara kostka. W sumie najmniej ekscytująca rzecz w całym zestawie, no bo nic szczególnego nie robi poza siedzeniem w jednym z portów. Tuż obok mamy taki mały, elegancki karabinek, dość skromny na tle całej figurki, ale ładny. Zawsze w razie czego można go dać do trzymania jakiejś mniejszej figurce. Oczywiście kompatybilność z popularnymi efektami strzałów jak najbardziej występuje. Jeden z lepszych gimików ostatnich lat. Całe to uzbrojenie można jak widać poprzyczepiać i zrekonfigurować jak tylko się chce. Figurka jest usiana portami na broń. Rakieta również jest wyczepialna, stanowi największy osobny komponent figurki. W większości jednolicie szara, aczkolwiek parę detali zostało tutaj podmalowanych. Także do niej można podczepić kolejne akcesoria. Ma na sobie jak widać kilka portów i kołeczków, więc fani do zbrojenia mają na czym sobie używać. W istocie są to dwa rozłączające się komponenty, tak samo jak w figurce G1. Tylna część rakiety to tak naprawdę zamaskowane działo Double Dealera, które ten dzierży w dłoni w trybie robota jako główną broń. Bardzo konkretnie. Na spluwa. Tył ciężarówki można odrobinę zmienić, znajduje się tutaj dobrze widoczny podnoszony szary panel i para czarnych podpór. Wszystkie te elementy można opuścić i wówczas zwolnimy miejsce do postawienia rakiety pionowo. Tym samym ciężarówka zmienia się w półstacjonarny punkt wystrzeliwania rakiet. Prawdziwy polowy program kosmiczny. Zawsze jest to dodatkowa opcja zabawy. I wadą jest to, że w takiej konfiguracji niestety doskonale widać głowę Double Dealera. Najemnik może obserwować jak widać start swojego pocisku spoglądając w niebo i dostając gazami wylotowymi po oczach. Ale co to dla takiego twardziela? Końcówka rampy posiada zaczepy pod elementy dróg, platform, dodatkowych ramp i innych elementów konstrukcyjnych pojawiających się w Earthrise. Można je podpiąć pod tryb pojazdu Double Dealera i podłączać kolejne komponenty, zmieniając tym samym najemnika w część rosnącej bazy. Choć na pewno nie tak fajne jak te z patyków i trawy, które robiło się na podwórku w dzieciństwie. Tryb pojazdu podsumowują tradycyjne porównania. Najpierw Siege Megatronem, który nie wydaje się dużo mniejszy, ale optycznie wydłuża go lufa działa. Dalej inny większy pojazd z Earthrise, Autobot Grapple i na koniec wojskowa ciężarówka z innego uniwersum. Last Night Hound. Przechodzimy do drugiego trybu alternatywnego, którym jest... Nie, to po prostu trzeba zobaczyć. Konwersję zaczynamy od usunięcia rakiety, następnie tylne panele z boków rozkładają się, uwalniając łapy. I już wiemy, że Double Dealer posiada także tryb bestii. Wyciągamy i prostujemy poskładane skrzydła, a z umieszczonego między nimi schowka, przykrytego klapką, wyłuskujemy łeb. Trochę problematycznym krokiem jest zsunięcie frontu ciężarówki i zakleszczenie na odpowiednim miejscu. Odpowiedzialne są za to stawy w nogach robota. Nie zawsze chcą one ładnie współpracować, niestety. Ostatnie poprawki to wypozycjonowanie i zablokowanie kilku
wyklastanych elementów pod spodem i dodanie elementów odpinanych na czas transformacji, rakiety i tylnego panelu, który utworzy ogon, a także powpinanie tak jak nam wygodnie pozostałych elementów uzbrojenia. I oto staje przed nami tryb bestii, którym jest ptaszor. Nie ptak, nie ptaszek, nie ptaszyna, tylko wielki, pokraczny, wstrętny ptaszor. Maszkara wyglądająca jak chore połączenie wojskowego pojazdu z kurą i sępem. Czyli identycznie jak figurce z generacji pierwszej. No pomysł niesamowicie absurdalny i przez to też przykuwający uwagę. Cegło ptaszor nie wygląda jak coś, co w ogóle dałoby radę w jakikolwiek sposób wnieść w powietrze, ale to i tak na swój sposób cudowne. Podczas gdy inni latacze transformują się w samoloty, helikoptery, statki kosmiczne i inne takie, Double Dealer stwierdza, a ja tam będę sobie po prostu wielkim, tłustym ptaszorem i nic mi nie zrobicie. No piękne, znaczy sama forma bestii brzydka oczywiście jak noc listopadowa, ale brzydka w sposób zamierzony. Głowa jest niemal taka sama jak w oryginalnej figurce, ma jednak troszeczkę więcej dodatkowych detali. Bardzo ciekawie prezentują się te ala zmarszczki wokół ślepi i małe ząbki na dziobie. Złowroki kurczak zagłady, po prostu. Łebek ma naprawdę niezły zakres ruchu, można go podnieść i opuścić, wykręcić, żeby zerkał jednym okiem, tak typowo po ptasiemu, a także szeroko otworzyć dziób. Jasnofioletowe skrzydła mają ładną fakturę piór, oczywiście też są ruchowe. No wszystko to zasadniczo stałe z transformacji, pozwalające je skompresować i schować w środku korpusu, ale w pełni wystarczają, żeby wypozować tego cegło ptaka trochę bardziej dynamicznie. Z elementów niewidocznych w trybie ciężarówki warto jeszcze wspomnieć o ładnych ptasich stopach z pazurami, wyglądającymi trochę jak łapy papugi. Cały korpus to natomiast odwrócony na dach tryb pojazdu, tworzący naprawdę potężny kuper. Motylem byłem, ale utyłem. Nie wiem, czy ty w ogóle polecisz, bratku, no chyba, że ta rakieta doda ci kopa. Podpory z trybu pojazdu instrukcja każe złożyć, o ile dobrze pamiętam, ale ja lubię je rozkładać trochę na kształt taki jakby stateczniku. Rakieta spoczywająca na plecach to jedyne większe odstępstwo od trybu ptaka z G1-owej figurki. W tamtym modelu pocisk lądował pod brzuchem, co jak nie trudno się domyślać, dawało dosyć, no, kuriozalny efekt. Dla G1-owych purystów przewidziano możliwość odtworzenia tego efektu. Wystarczy przełożyć rakietę, dzięki portom 5mm można ją spokojnie zamontować też w tym miejscu. Pokusiłbym się tutaj jakiś żart, ale jednak podaruję sobie, nie wiem, włączyć jakiś polski stand-up, tam na pewno usłyszycie dużo tekstów o siusiakach. Porównanie ze zbliżoną rozmiarowo bestyjką. Fans Toys Sigma L, czyli nieoficjalny Mindwipe i bardziej standardowe latadła Airfryse Starscream oraz Siege Spinister. Przejście do postaci robota jest raczej proste, zarówno z trybu pojazdu, jak i ptaszora. Po cofnięciu ptasiego łebka i skrzydeł nogi kuraka wracają na miejsce, wyczepia się ramiona robota, rozprostowuje nogi. No tutaj znowu jest z nimi problem, trzeba się namocować, żeby zapadki w kolanach wskoczyły na właściwe miejsce i je przyblokowały. Pozostaje wyciągnąć na koniec dłonie, domontować panel ze wspornikami na plecy oraz umieścić na barku połówkę rakiety. Double Dealer w trybie robota to masywny dryblas. Niby rozmiar Voyagera, ale bardzo szerokie bary, słupowate nogi i ogólne wrażenie patrzenia z góry na inne figurki czyni z niego optycznie większego niż w rzeczywistości jest robota. Bije od niego siła i aura szefa bandy najemników. Głowa posiada surowe oblicze z wydatnym podbródkiem, wąskimi, czerwonymi oczami, wbita jest w klasyczny kanciasty hełm. No na szczęście twarz figurki nie bazuje na modelu z serialu Airfryse, bo tam ktoś, no, ewidentnie pokpił sprawę. Ogólnie bardzo ładny łebek, niestety kręcący się tylko na boki, bez stawu kulkowego. Obok na barku instaluje się rakietę, tak jak w oryginale, niestety nie zostało to najlepiej zrobione. Pek jest trochę za krótki i dość płytko siedzi na miejscu, rakietę popycha też od tyłu panel z pleców, przez co podczas zabawy, no, łatwo on odpada. Na drugim barku jest podobnie, można ją przełożyć na ramię, bo tam też jest stosowny port i tam siedzi pewniej, ale wygląda to słabo podczas poruszania ręką. Gdyby tylko z tyłu na rakiecie zrobiono jakiś taki mały rowek, żeby element z pleców miał gdzie się oprzeć, no to działałoby to wtedy lepiej. W porty można oczywiście powpinać akcesoria, radar i karabinek. No taki zestaw akcesoriów zgrupowany wokół czerepu wygląda bardzo spoko. Wydatna klata, ma na sobie parę ładnych detali. Te czerwone trójkąty to teraz osobna, ozdobna forma. W oryginalnej figurce były to stawy, na których odginały się ramiona. Ciekawe, niebieska wypukła ala skrzynka nie jest tylko wymodelowanym odlewem, zamocowana jest na zawiasie w celu odtworzenia gimmicku z Power Master partnerami. Oryginalny Double Dealer posiadał dwóch małych kolegów, Autobota Noka i Decepticona Skara, transformujących się w ogniwa zasilające, które można było wpiąć w brzuch najemnika, w zależności od tego, na której stronie akurat pracował. Żeby zrobić coś podobnego w wersji Airfryse, wyposażono go w taki pojemnik na klacie, do którego można włożyć nowe wersje Power Master partnerów, będących rekolorami Rambla i Radbata. Ci jednak dostępni są tylko w czteropaku Micromasterów, który chodzi za jakieś chore pieniądze, więc nawet nie myślę go ogarniać, ale mam kasetę od Soundwave'a, które można z powodzeniem wykorzystać jako erzac. Molty kasetek w tym wypadku to logiczne wyjście i ci i tamci w trybach alternatywnych są generalnie blokami, więc kształt jest odpowiedni. Co ciekawe, Double Dealer ma wczepiony w brzuch malutki element odzwierciedlający postać Noka w trybie ogniwa. Można go wypiąć i przyczepić na klatę z odsłoniętym partnerem, żeby bardziej nawiązać do oryginalnego gimmiku. Takie to trochę zbędne, ale no okej. Bardzo fajny gimmick znajduje się na ramionach. Możemy sobie przypisać wizualnie Double Dealera do jednego
jednej ze stron konfliktu między Cybertronianami. Insygnia Decepticonów namalowana na ruchomej klapce, którą można podnieść i odsłonić czerwone buźki autobockie. Świetny pomysł pozwalający personalizować figurkę w zależności od tego, z czyimi oddziałami chcemy ją postawić. Ja najczęściej robię jedno logo po jednej i drugie po drugiej stronie, żeby podkreślić dwulicowość tego pacjenta. Ramiona mają wszystkie standardowe punkty ruchu z podwójnymi łokciami i obrotowymi nadgarstkami łącznie. Niestety stawy mogłyby być odrobinę ciaśniejsze. Stawy mają po prostu zbyt łagodny opór, no i ma to znaczenie w wypadku głównej broni. Wielkie, masywne działo wygląda super, ale łokcie nie wytrzymują dobrze jego obciążenia. Da się je utrzymać w pozycji, ale przy manipulowaniu figurką łatwo zaczną opadać, a działo samo z sobie lubi wypaść z łapy, bo znowu daje o sobie znać za krótki pek. W dziury na przedramionach można wpiąć zasobniki z rakietami. Bardzo tutaj pasują, optycznie poszerzają łapy i zwyczajnie dobrze uzupełniają figurkę w tym rejonie. Skrzydła z trybu ptaszora są widoczne z tyłu, ale składają się elegancko, ułożone w kosteczkę, niczym świeże ręczniki w hotelu. Odrobinę odstają przez naprężenie elementów, ale nie jest to nic strasznego. Problemem jest panel ze wspornikami. Jeśli przypomocujemy go tak, jak każe nam instrukcja, w zaprezentowany sposób, nie będzie wypychał rakiety, ale wówczas ten turkusowy, płaski element strasznie odstaje do tyłu. Można to zrobić alternatywnie, tak jak ja to robię, wpinając go bardziej na płask. Wówczas otrzymamy czystsze plecy, ale jak wspomniałem, panel będzie wchodził w drogę rakiecie. No coś za coś. Jest staw w pasie, nogi niby wyglądają fajnie, takie potężne jak masywne kolumny, lekko asymetryczne, mniej niż w oryginalnej figurce i byłoby wszystko spoko, ale znowu muszę się przyczepić do stawów, konkretnie biodrowych. Wychył na boki oparty jest na miękkich raczetach. Do przodu i do tyłu to niestety zwykły staw oporowy, dający znowu za małe tarcie. Podobnie jest ze stawem odginającym łydki do transformacji. Mogłyby się one stanowczo lepiej blokować. Jeśli potrząśniemy figurką, sprawia to wrażenie takiego klekotu. No, nie czuć tej solidności po prostu. Nie zrozumcie mnie źle, to nie są całkiem luźne stawy. Z Double Dealera da się wyciągnąć całkiem fajne pułski, zwłaszcza gdy użyjemy zawiasów z transformacji jako stawów motylkowych, co pozwala zbliżyć do siebie ramiona i trzymać broń oburącz. Jednak ten brak solidności i swoista miękkość stawów sprawia, że no, ta figurka nie do końca tańczy w dłoni. Można się pobawić w pozy powietrzne, bo jest i stosowny adapter pod podstawki, aczkolwiek ustawienie na ich wiotkich wisiennikach takiego big boya no, może być ryzykowne. Teraz jeszcze porównania rozmiarowe z wykorzystanymi wcześniej transformerami. Double Dealer jest ociopinkę tylko wyższy od Siege Megatrona, wyraźnie za to góruje na przykład nad Starscreamem. No jak wspomniałem, obecne lidery to bardziej wyrośnięte Voyagery, co mnie w sumie odpowiada nawet bardziej, bo wcześniej tamta stara skala miała sens w wypadku naprawdę niewielu postaci, gdyby tylko nowe lidery nie były tak drogie. Zrozumiem jeszcze dodatkową kasę za Optimusa z przyczepą, ale czy parę niewielkich sztuk broni więcej to naprawdę próg, za którym trzeba ponieść cenę? No nie wiem. Airfrys Double Dealer to fajny update poczciwego klasyka, niestety nie idealny. Wszystkie tryby są ok, smaczki, tak jak wymienne insygnia czy pudło na Powermaster partnerów są całkiem spoko, ale problemy ze stawami czy nie do końca współpracującymi akcesoriami sprawiają, że to po prostu dobra figurka wypełniająca ważną lukę, ale z potencjałem na bardzo dobrą, który no nie został wykorzystany. Fajnie jest go posiadać, ale są bardziej satysfakcjonujące modele. Tyle w tym temacie. Dzięki za Waszą uwagę, no i do usłyszenia tradycyjnie w niedzielę. Czołem!